Hej, tu Siłomajaczek, witam Was w specjalnym halloweenowym odcinku na moim kanale. Jest to odcinek, no to jest taki luźny filmik z okazji Halloween. Dzisiaj będziemy grać w moim nawiedzonym domu, który budowałem ostatnio na szybkiej budowie. Będziemy grać dzisiaj pięcioma simami, które ktoś stworzył w galerii. Jest to Greta the Pirate, Luna the Fair, Diana the Witch, Colin the Gladiatrix i Jame Hunted. Więc dzisiaj nimi pięciorga będziemy grać. I jak widzicie, jest tutaj mój nawiedzony dom, który budowałem wczoraj. I dzisiaj się późno w nocy pojawił odcinek z tego domu. Jest środa, godzina 6. Oni akurat wszyscy śpią, no to znaczy nie wszyscy. Widzę, że tutaj Colin i Luna nie śpią. Także my sobie tutaj sprawdzimy, gdzie oni w ogóle są. Colin jest niewyspana, bo niestety nie przemyślałem tej sprawy i oni nie mają gdzie spać, wiecie, bo ja to tak dopiero teraz to zauważyłem. No i ona może się jedynie zdrzemnąć. No chyba, że się potem zamieni łóżkiem z kimś, no ale to takie trochę nie fair. Ty, moja droga, ty już wstałaś? Czemu ty nie śpisz? Przecież ty miałaś tutaj spać. Wszyscy śpią, moi drodzy. Wszyscy śpią, więc niech śpią. No tak, Luna wstała. Ona się nigdy nie wyśpi. Dobra, to ty, moja droga, możesz iść do kuchni. Nie, weź pozmywaj najpierw to. Posprzątaj to i ty byś mogła ugotować znowu. Weź im gotuj jakieś śniadanie. No, o, coś ona umie? Nie, nie. To jajecznica z bekonem na przyjęcie ugotuj tak, żeby było. Gdzie ty idziesz? Ty idziesz sprzątać w całym domu. Świetnie. Aha, kosza nie ma. Dla tych, co tam pobierali ten domek, to proszę, żebyście sobie kosz dostawili, dobra? Bo ja zapomniałem. On jest udostępniony w galerii, jakbyście chcieli go pobrać, to żebyście sobie kosz dostawili, to pamiętajcie. Dobra, ja szukam tego kosza, bo ja jestem w ogóle nieogarnięty w temacie. Tutaj jest kosz, ja chcę ładny kosz. Dobra, poszedł kosz, na szczęście się dało go tutaj postawić. Jeszcze by się w domu przydał kosz też na śmieci jednak, to muszę przyznać. I postawię tutaj ten kosz na śmieci. Tego nie będę kupował, bo to najlepszy to wypasował ta beczka. Ja kupię tą beczkę. Trochę ją tutaj podstawię pod szafkę, żeby nie było. Dobra, teraz idź zmywaj. Ja wiem, że ty jesteś śpiąca, zaraz się zamienisz łóżkiem, bo ja nie chcę potem zostawiać łóżek, bo to by brzydko wyglądało. Już i tak musiałem w pokoju, tutaj w tym pokoju, że tak powiem, nie wiem, artystycznym pokoju musiałem dostawić łóżko Dianie. Świetnie, że zdobyłaś umiejętność gotowania. Naprawdę jestem z ciebie dumny, Luna. W ogóle fajne są te strony, naprawdę. To są wszystko z upiorności. Tak, ty teraz zjesz. Czemu to śmierdzi? Czemu to śmierdzi? Coś się zbagowało. Niedobrze. Dobra, czy ktoś jeszcze wstał? Ty stałaś, ale czemu ty nie umiesz spać? Co ci tutaj przeszkadza? Coś jej tutaj przeszkadza? Bo ja nie wiem. Aha, bo ona jest ten głodna i ten... Dobra. Ty masz akurat dostęp do łazienki tutaj od razu. Także ty możesz iść. W ogóle ściany opuszczę, żeby było łatwiej. To ty możesz iść skorzystać z toalety. No idź, kobieto! To znaczy, ty nie jesteś kobietą, no ale już... Dobra. To jeszcze weź sobie prysznic i idź jeść. Gdzieś ty postawiła? Czemu wy to tutaj stawiacie? Naprawdę nie ma innego miejsca. To schowam do lodówki, trudno. Moja droga, zjadłaś, tak? Idź skorzystać z toalety. Mamy cztery, to są cztery toalety w domu, także... Dla każdego starczy. Jesteś. Dobra, to ty się kąp. Czekajcie, bo jeszcze wstała ta Diana, wstała. Co je potem zjedz? No, ty też do toalety już. Jeść.
Urządzimy sobie dzisiaj przyjęcie wieczorem, przyjęcie, to znaczy tą imprezę przebierania, no tą imprezę halloweenową, która tutaj jest w dodatku, w akcesoriach, przepraszam, w tych akcesoriach, także sobie urządzimy dzisiaj tą imprezkę. No i dobrze. Jesz, jesz, dobra. Wy tak, ty możesz iść spać, bardzo dobrze, ale ty możesz iść normalnie spać. Tak, żeby ci nikt nie przeszkadzał, ty. Ty też już możesz wstać, moja droga. Iść do toalety. I możesz iść jeść i pogadać z kimś potem. Tak, ja tutaj musiałam kupić telewizor, ale chyba teraz z niego zrezygnuję jednak, bo już nie będzie potrzebny. I kupiłem komputer jeszcze w pokoju tam. Tu, tutaj kupiłem komputer jeszcze w pokoju. W tym pokoju jest komputer, także go sprzedam, bo ja im kupiłem te tablety. Także już nie będzie potrzebne. Czekajcie jeszcze. Automatyczne przełączanie, wszystkie światła. Dobra, ty wstałaś. Wszyscy już w ogóle wstali. Idź, skorzystaj. Trzeba ich wszystkich poogarniać. Ja nie wiem, czy jeszcze ci stało tego jedzenia. Tak, zostało. Dobra, kto to miał tam? Ty już... Czekaj, no dobra, to porozmawiaj sobie z Dianą. Ty, Colin, możesz... Ty, Colin, jesteś niewyspana, ja pierdzielę. Czemu ty śpisz w ten sposób? Czemu ty w ogóle ciągle wstajesz? Czy ja tutaj dałem te obrazy, co one straszą w nocy? Czy co? Bo ja chyba tutaj nie dawałem tych obrazów, co straszą. Mi się tak wydaje zresztą. Tutaj jest w tym pokoju trochę strasznie, no ale bez przesady, czyli to jest tablet. Wkurzę się, nie zostawiajcie mi tabletów. Czy ty porozmawiałaś z kimś już? To porozmawiaj z nią. Patrz, tutaj jest twoje jedzenie, jedz. Ogarnięta! Szczęście nie trwa wiecznie. No to idź po szczęście. Wypowiedz życzenie. Najpierw złóż datek, 1000. Oni mieli tyle kasy, jak pobrałem tą rodzinę, także mnie się nie pytajcie, skąd oni tyle kasy mają. Mnie nawet to odpowiadało, że oni mają tyle kasy, także... No. No i co? Diana przez chwilę pełni szczęście, tak jak udziela się innym, wszystkie szczęśliwe, jakie ma Diana, będą trwały jeszcze dłużej niż normalnie. Tak, no i dobrze. Czyli już nie możesz życzenia z ten, nie możesz już życzenia złożyć, trudno. Ty, moja droga, możesz się przebrać, idź też do studni, najpierw złóż datek, może być 1000, taki skromniejszy bardziej. Czemu ona śpi? Aha, ona jest zmęczona, ona jest tam nieszczęśliwa. Oj, przykro mi, weź włącz mgłę, co? Weź włącz mgłę, tak niech będzie trochę realistycznie bardziej. No, dobrze. I co, dałaś ten datek, to teraz możesz wypowiedzieć życzenie, że chcesz Simoleonów jeszcze więcej niż macie teraz. Uj, chyba coś wam zabierze. Ta... Niedobrze, niedobrze. Nie ma, nie przejmuj się, masz jeszcze mnóstwo kasy. A ty co? Ty może idź, weź prysznic najpierw. Porozmawiasz tutaj o, stoją takie samotne, zapytasz jak minął dzień, drugą, nie wiem, rozmawiać o zainteresowaniach. Ty co robisz? Ty nic nie robisz. Ty też towarzystwo, proszę bardzo, już iść tutaj porozmawiać. Wolna wola jest włączona, na szczęście, bo ja nie lubię. Spróbuj pocieszyć, przyjacielskie pocieszenie. Aha, dobra. To zapytaj jak minął dzień, dwa razy. No i już o wiele lepiej. Czemu jej rośnie to towarzystwo? O, to znaczy spada. Spadało jej przez chwilę to towarzystwo. Czy ty masz tablet swojej kabzi? Masz. O, możesz rozmawiać i grać równocześnie. Ty się wyspałaś, moja droga?
Nie, nie wyspałaś się jeszcze, ale to łóżko jest najdroższe łóżko, jakie było. Jeszcze no dobrze, że pasowało do tego pokoju. Bo tutaj to są takie po prostu łóżka, że jak chcesz wziąć jakieś, które pasuje do pokoju, to potem się okazuje, że nie pasuje do pokoju. Dobra, towarzystwo ci podrosło, zabawa też, możesz iść spać. Gdzie ty miałaś łóżko? Tutaj. To teraz pójdziesz ci indziej spać. Pójdziesz spać tutaj. Ja wiem, że to nie jest twoje łóżko, no ale już trudno. Chowaj tablet. Zaraz sprawdzę po kieszeniach, kto ma, kto nie. Ona ma, ona nie ma, dobra. Czyli to jest jej tablet w takim razie. Ale ona też nie ma tableta. Gdzie oni wszyscy te tablety podawali? I ja teraz będę szukał po całym domu tych tabletów. Świetnie. Aha, jeszcze muszę tą szafkę poprawić, bo nie umiała przejść, kurde, tutaj. To było przez lampę. Dlatego ja tam nie zmieniłem lamp w tym, jak budowałem. Możesz iść wziąć kąpiel, prysznic, jak co wolisz. Co wy robicie w ogóle? Ty higiena, już się wziąć prysznic, proszę tutaj. Ty, moja droga, co robisz? Ty cały czas rozmawiasz, niepotrzebnie. Idź rzeźb w dyni, a tutaj w ogóle jest jakaś dynia ładnie. Ale tutaj nie jest, ty nie dokończyłaś tej dyni w ogóle. Jesteś leniwa. Jesteś leniwa i tyle. Rób tą dynię, bo dzisiaj będzie przyjęcie. Zaraz zaczynamy. I w ogóle ty już wstawaj, bo musisz się ogarnąć. Ale oni w ogóle są niewyspani jacyś. Ja nie wiem, co oni to wyprawiają. Ma być przyjęcie, a ona po prostu... Nie, weź śpi. Śpi i ty nie będziesz brał udziału w imprezie. Tobie towarzystwo spada. Nie, to jest po prostu jakieś daremne po prostu. Weź, zjedz. My dzisiaj tego przyjęcia nie zrobimy, no. Chyba, że zrobimy je o północy. Kto jest wolny? Ty jesteś wolna, weź idź gotuj. Coś. Zrób pan de muleto na przyjęcie i weź jeszcze ugotuj makaron z serem na przyjęcie. Ja wiem, że wy w ogóle nie macie zdolności kulinarnych, no ale już trudno. Stop. Miałaś pan de muleto zrobić na przyjęcie. Czemu ona idzie tam? Czemu oni nie korzystają z tej szafki w ogóle? Czemu to się tak baguje? No ale czemu ty tam to robisz? To trochę dziwne jest. Ktoś dzwoni. Odmów. O, jesteś trochę, jesteś ten. Trochę wyspana, to wstawaj, jedz. Dobrze, moja droga, ty to schowaj. Teraz gotuj dalej. Jeszcze musisz zrobić rybne taco. Ja bo jajka na toście. Rybne taco może będzie lepsze. I jeszcze upiorne ciasteczka. Upiorne ciastka to jest po prostu podstawa. To najpierw może zrób te upiorne ciastka, żeby nie było. Czemu ty zaś lecisz tam? Przecież tu masz szafkę. Wścieknę się zaraz po prostu. Ludzie. O co tu chodzi? Halo. Hello. Tu. Tu ekspres do kawy. Czemu ona to zawsze tam musi to robić? Ja już się w ogóle nie odzywam. Muszę was jeszcze ogarniać. Weź ty przyrządź, weź wydarzenie towarzyskie zaplanuj. Zaprosimy tylko naszych. No i dobrze, i będzie to impreza taka. Taka zwyczajna, upiorne przyjęcie. No ty będziesz gospodarzem, goście. Zobaczy. No i mamy dobrze. Żywieniowca, a nie potrzebujemy, powiem wam.
Miksologa też nie potrzebujemy. Chociaż dostawię bar. Jakieś na dworze postawię. Tak. Happy Halloween. Miksolodzy powinni mieć bary. Dobrze. Wiem, że miksolodzy powinni mieć bar i już go stawiam. Taki kupię, taki podwórkowy. Czekajcie, bo oni nie będą mieli gdzie... Boż. I teraz co ja mam zrobić? Gdzie ja mam ten bar postawić? Tu go postawię. Najlepiej. Rzeźb w dyniach. Dobrze, że tutaj jest ta dynia. A przebrała się kobita, no. Zapal świece, postawimy tą dynię na dworze. Może być tu. Czemu nie? Rzeźb jeszcze raz w dyni, klasyczna. Blado-pomarańczowa, pewnie. A ty już zrobiłaś to? Zrobiła. To poczekaj, weź jeszcze otwórz. O, i to. O kurde, postawiłem to na tych. Trudno. To weź jeszcze jedno, zrób, dobrze? Zrób coś jeszcze. Rybne taco miałeś zrobić. No, już teraz robi w kuchni. Tam już nie postawię, trudno, to postawię na tych. I już nie postawię. Świetnie. Po prostu świetnie. Ludzie! Nie denerwujcie mnie. Nie można znaleźć obiektu. Świetnie, to niech to tam teraz stoi, trudno. Tak to jest, jak się stawia, byle gdzie. Dobra, proszę bardzo, zawołaj na posiłek, albo nie. Tak, zawołaj na posiłek, jeszcze zapal te wszystkie świece. Miksolog jest tutaj, na górze. Zgadza się, dobra. Ty rzeźbisz w dyni. No, to dobrze. Mamy jedną dynię. Aha, muzykę trzeba. Muzyka jest tutaj w salonie. To ty robiłaś, nie? To. Dobra. Włącz straszną muzykę. Była tutaj. Jest. Dobra, na szczęście nie słychać, bo jakby było słychać, to prawa autorskie by znowu były chyba. Dobra, tańcz, bo tam jest, żeby tańczyć. Nie ma gdzie? Ups. Nie ma gdzie tańczyć. To zrobię na dworze może. Wiem gdzie. Tutaj by się przydało radio. Tylko gdzie je postawić, to jeszcze tak, żeby one pasowało. Postawię na ziemi, mogę? Nie mogę postawić na ziemi. Szkoda. To postawię takie, no nic nie zrobię. Włącz muzykę. Straszną muzykę i tańcz. No tutaj już się da tańczyć. Weź ty rzeźb w dyni. O, zapal świecę. Świetnie. Tylko teraz co ja mam z tą dynią zrobić? Tu jeszcze postawię ją. W ten sposób to zrobię. No i dobrze. No, weź rzeźby w dyni. Ty, klasyczna. Zieloną zrób teraz, taką creepy. A czasu mało. Jeszcze 2 godziny. Poproś o, proś o przysmaki. Co? Aha, właśnie. Na górze jest to do przysmaków. Idź ty. Weź przysmak. O kurde, ja widzę, jaka ty jesteś. Nieogarnięta.
To nie działa. To nie to. Poproś o przysmak. To do kogo ja mam się zwrócić z tym? Wszyscy są tu na górze. Poproś o wyrzeźbioną dynię. Poproś o przysmak. Aha. Dobra, idź. No. Poproś o przysmaki. To jeszcze od drugiej osoby jeszcze poproś. O. Nie. Złoty medal. Dobra, to teraz grajcie w League Blocka. Kto jest senny? Ty. Dobrze, śpi. Ty jesteś ten. Ty też, ty zabawa. Weź zmień strój na codzienny. Ty jesteś ty. To ty. Graj w grę. Niesamowity sport. Potem się to pozmywa wszystko. Nagrody żadnej nie zdobyłem. B. A ja chciałem strój. Dobra, następna osoba. Ty spać. Gdzie? Nie wiem. Ty spać gdzie? Nie wiem. Bierz to. No matko. Patrzcie ile drinków. Ja pierdzielę. Teraz ty idź też spać. A nie, ty nie jesteś synny. No dobra, idź. Idź i jeszcze tak, ty. Gdzie ona dała ten tablet? Potem będę szukał. Bo mnie położyła na ziemi albo gdzieś. Nie wiem, nie widzę. I tym razem zostałaś ty. Bez łóżka. Niedobrze. 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 Wszystkie łóżka zajęte. Tak, idź sobie zup kawę. Najlepiej. Zajmij się czymś pożytecznym. Zaraz posprzątasz. Może zapomnisz o tym. O, śnie. Jeszcze 4 pandemurety zostały. Ciastka też upiorne zostały. No pij to, bo musisz posprzątać. No i dobrze. To weź jeszcze coś zjedz. Dobra, zjedz to. To jest najgorsze, że ona nie może iść spać, bo ona nie ma gdzie. A, widzę. Widzę, że tutaj się zmienia. Ha. Nagle bez głów. To idź zdrzemnij się na kanapie. Długo nie pośpisz, wiem. No ale co zrobię? Śpi. Szaleje, to mi rośnie fajnie. Dobra. Nudno tutaj się już robi. Ale jestem bardzo zadowolony z tego pseudo zamku. Taki halloweenowy dom po prostu, no. Dobra, ja będę kończył już ten odcinek. Bo ja po prostu, to jest taki krótki odcinek. Bo powiem wam, że strasznie mi się nie chciało robić. Ja miałem okazję nagrać teraz kolejny odcinek mojej przygody, ale już mi się tak nie chce tej serii nagrywać, dlatego drugi sezon. Już będzie drugi sezon i tyle. Czekam na dodatek, aż wyjdzie. No, zostały 3 dni. Teraz Elita gra. Już gra. Że tak powiem, Elita już gra. No i w ogóle zazdroszczę im bardzo. Każdy by już chciał grać, no ale trzeba mieć, jak to się mówi, znajomości. Trzeba mieć fory, a oni mają fory, no i tak. Dlatego ja robię te filmiki. Tak jak mówię, każdy może mieć takie fory, wystarczy po prostu chcieć. A ja chcę i
i lubię to robić. Widzicie, co ja teraz stworzyłem. Jestem naprawdę zadowolony z tego domku i z tego domu, bo to jest dom, to jest naprawdę dom, prawdziwy dom i naprawdę świetnie on mi wyszedł. I teraz jak mi ktoś napisał, że jak mi ktoś teraz napisze, że naprawdę wow i cudo, to no to się z nim zgodzę, bo ja naprawdę na co dzień jestem skromny bardzo, ale teraz to ja nie mogę być skromny, bo no bo to nie jest skromne, moi drodzy, ja to budowałem 2,5 godziny prawie, także to nie może być skromne, skromne to może być to, no budowałem to pół godziny, no ale to nie może być skromne w porównaniu to z tym, no to moi drodzy, to jest naprawdę coś, no także wow. Dobra, kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się spodobał taki odskocznie od serii i w ogóle. Także to by było na tyle w tym odcinku, w tym filmie, bo to nie jest odcinek w filmie. Także to by było na tyle w tym filmiku i mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę, komentarz. No i do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!